No i cóż, dziś mamy do czynienia z chińskimi Avengersami. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i cóż, dziś mamy do czynienia z chińskimi Avengersami. Bez kitu, otrzymałem tą paczuszkę niedawno od kolegi Mistrza Claudio, bo to w jednym haulu. No i cóż, są to superbohaterowie, kolekcja superbohaterów, 4 minifigurki, właśnie figurki 6+. No i mamy tu informację, że to są to figurki superbohaterowie, czego się można było już domyślić dawno. No i jakieś dziwne cyfry, które nie wiem, czy określają jakieś ich numery, czy to z numer setu, czy co to jest. No generalnie zapowiada się, wow, zapowiada się naprawdę ekstra. Firma przypuszczalnie też jest Super Heroes, więc nazwa Super Heroes powtarza się tu 100 tysięcy razy. Chociaż tu mam jakiś Anchor Play produkt znowu, By Design Group. A no twórców po prostu więcej niż prawie hipków w tym opakowaniu. Ale że ktoś się pod tym tak podpisał, chociaż tu wiecie, to miało wyglądać profesjonalnie. No oczywiście kolory i środek może się różnić. Mój ulubiony tekst po prostu, to co zadzi w środku może się różnić od tego co jest na opakowaniu. To niby jakby dążyli do profesjonalizmu, nawet grupę na Facebooku mają, może sobie z ciekawości zobaczyć i grupę. Natomiast co my znajdziemy tutaj w środku w tych figurkach? Red Rage, Arrowhead, Centrum i Green Force, czyli czerwona złość, Arrowhead to strzało głowy, Centrum, no to Centrum i Green Force, zielona moc, coś jak Vegaman tylko chiński? No tak by to wyglądało, że to jest chiński Vegaman, Green Force. No nie traćmy czasu, otwórzmy sobie, sprawdźmy jak to wygląda od środka. Jestem bardzo ciekawy, bo Claudio mnie nie poinformował, a tu oczywiście nie było żadnej ceny, ile takie cudeńko by mnie kosztowało, gdybym chciał sobie osobiście kupić. Natomiast no, wygląda to co najmniej obiecująco. Jeżeli otworzymy sobie opakowanie, o jest nawet jakiś papiurek, czekajcie, ale nie, papiurek tworzy tylko ładne tło, żeby nie mieli za sobą szarego tła w opakowaniu, więc tą tekturkę możemy sobie użyć jako rozpałkę. No i w środku bez żadnej instrukcji, bez niczego znajdujemy. Tak jest, takie 4 hipki, które zamiast głowy mają, nie wiem, głowa w betoniarce co najmniej tutaj była. No Szmitek byłby z nich dumny, to bez dwóch zdań. Nawet mają tył, natomiast na tyle nie mamy co liczyć na nadruki. Oczywiście zaraz sobie ich wszystkich wyjmiemy i omówimy z osobna. Tu już ktoś go od tyłu atakował, to bez wątpienia. No widzicie, nogi mają takie zabawne. No i cóż, wyjmijmy sobie w takim razie ich po kolei. Plastik, jakość plastików. Nie, to jest złe. Słuchajcie kochani, to jest złe. Bardzo lekki plastik, bardzo leciuteńki. Ja nie wiem, czy one faktycznie będą, nie no, raczej będą kompatybilne z innymi klockami, ale spójrzcie na tą głowę. My narzekaliśmy, że playtime'y są puste w środku, mają pusto w głowie, a spójrzcie na ich głowy. Nie no, litości. Gdyby wiecie, oni jeszcze mieli jakieś nakrycie głowy, ale nie mają nakrycia głowy. Tak po prostu wygląda ich głowa. Spójrzcie na ich wyraz twarzy, co to jest. Widać, że on cierpi, go stworzyli, ale on w tym życiu cierpi. Ta egzystencja nie jest dla niego. Nadruk, no przypomina mi nadruk, znaczy jak się drukowało w latach 80-tych, 90-tych na tych pierwszych drukarkach, wiecie, albo fontowe te, jak się robi znaczki jakieś, wiecie, emotki i tak dalej, fontowe, to trochę tak wygląda, tak? Jakby to było zrobione z nawiasów, strzałek i nawiasów kwadratowych, slashy i tak dalej. Trochę tak to wygląda, jak na starej drukarce, nie oszukujmy się. Głowa w ogóle bardzo ciężko się obraca wokół własnej osi, ale może to i dobrze. Możemy ją zdjąć, więc jeżeli ktoś ma dla niej jakieś zastosowanie jakimś cudem, może dać inną głowę i żyć, albo te głowy mogą robić coś innego. Ale co to jest? My zrodzony w bólu żyjący. No po prostu rączki. Nie, rączki chodzą mu aż za lekko, więc się boję, że. Ale nie wypadają jakoś. Nie no, wypadają. Jak pociągniemy, to troszeczkę wypadają. No nie jest to, kochani, dobrze. To był pierwszy bohater, czyli czekajcie, Red Rage, ale mamy przecież jeszcze Arrowhead, czyli strzało głowy. Strzało głowy, nie wiem czemu jest strzało głowy, niczym się tu nie różni, jest tak samo, ciut zbyt luźny ten hipex, ciut zbyt luźno to wszystko chodzi, o, ale otwiera się jeszcze to, odkryliśmy, o, spójrzcie jak ciekawy pas, no, średnio ciekawy, przypuszczam, że to będzie bardzo łatwo odchodziło, gdy on sobie siądzie nieodpowiednio, to również. Arrowhead. Czemu Arrowhead? Bo mi ta jego zbroja trochę na Thora wygląda. Czemu nie Młothead, Hammerhead, tylko Arrowhead? No nie widzę żadnego związku tutaj.
No on również w bólach zrodzony, krzywo wydrukowany, ale on udaje, że jest dobrze, wiecie. Jest dobrze, jest dobrze, tak by pokazał, jakby mógł. No nie jest dobrze, kolego. Masz pustą głowę, wyraz masz, no nie jest dobrze. Co to za nadruk w ogóle? Mi to trochę bardziej by w Thora piło, a nie Arrowhead. Nie, no masakra po prostu. Mamy też Centrum, który czarnoskóry, a jakże Chińczyki też mają popularność polityczną. No ale spójrzcie na jego twarz. No nie wiem, taki luciador trochę, ale jakby maskę swojej kobiecie zabrał z innych zabaw jakiś. Tu znaczek to sugeruje Centrum, że chyba tu strzelajcie. Proszę zabijcie mnie, celujcie tutaj. Proszę zabijcie mnie, celujcie tutaj. No i ten krzywy na drugu dołu jeszcze. Poprzednie były złe, ale tu nie polepsza to jakości. To się w ogóle takie krzywe przy ten nadruk wydaje, że ja... No chyba go trzyma jeszcze coś po Sylwestrze. Pusta głowa oczywiście. Ciekawe, czy my z tymi głowami w ogóle możemy coś takiego zrobić jak... nie, bo myślałem, że możemy totem zrobić, ale nie możemy. Patrzcie, tu do głowy nie włożymy drugiej głowy. No to na pewno. No Centrum, cóż, Centrum przynajmniej jasno określił, co chce zrobić. Nakreślił sobie krzyżyk na klacie i zabijcie mnie. No i ostatni Green Force, czyli my taki Wegeman. Jaki zdziwiony. Uuu, ktoś zjadł kiełbasę. No też na druku mówię zupełnie jak pierwszy. Red Rage, czerwona wściekłość, to chyba ten sam, nie, trochę inny nadruk, ale ten sam font, drukarka z lat 80. Na takim cienkim papierze drukująca, pełno tu wadek mamy, nie oszukujmy się, drukowych, wiecie, jakieś plamki, jakieś dziadostwo, też tu niedodrukowane, głowa pusta, a i w ogóle się... A, nie, ruszyła się. Trzeba było dużo siły, ale się ruszyła. Ale on przynajmniej ma najlepszy wyraz twarzy, tak? Taki zdziwiony, że uuuu, wiedziałem, nie podpisuj tej zgody na publikowanie swojej, czy nie publikowanie, tylko reprodukowanie swojej postaci. Tak trochę wygląda. Nie, no kochani, masakra. To jest masakra. Te klocuszki. Firma przypuszczalnie Super Heroes się nazywa. No mówię, chińscy Avengers. Dobrze, bo WTF City będzie potrzebowało Avengersów. Ale jeżeli to będą bohaterowie z mojego miasta Legozaur... przepraszam, co ja mówię. WTF City. No to ja temu miastu już współczuję. Nadruk, w ogóle te głowy, tragedia. Nadruk mocno przeciętne. Klocuszki leciutkie, dziadowskie. Ciekawie mnie, może Klaudio mi napisze, ile to kosztowało. To wam trochę też rozjaśni. Jest źle, jest źle. 2 albo 3 na 10 to jest max, co ja mogę dać tym klockom i no nic lepszego im nie mogę dać, tak? Bo no nie ma innej opcji, po prostu nie ma opcji, to i tak jest dobra ocena, ludzie. 2 albo 3, jeżeli kosztowało to 5 zł, to jeszcze okej, ale jeżeli 7-8, to... Oj, WTF City, ja już ci współczuję tych superbohaterów. Ale wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, że to jesteście ze mną, że kolejny raz wytrzymaliście tą chińszczyznę. Pamiętajcie, że od tego roku, mam nadzieję, że widzieliście film, gdzie to ogłaszam, będą 2 filmiki w tygodniu. I one będą w środę o 18 oraz w niedzielę o 18. Tak jest, zwiększamy tempo. Mam nadzieję, że zwiększy wasze też to zainteresowanie WTF-ami. Dzisiaj dzięki za kolejny wspólny odcinek. Oglądajcie też inne odcinki, inne kanały. Do zobaczenia wkrótce, pa!